Czasami sobie tak trochę dogryzamy z moim przyjacielem, księdzem Leszkiem, że jesteśmy tacy głodni, chłonni na różnego rodzaju pozytywne feedbacki. Jest to prawda, że przydałoby się chyba niektórym ludziom więcej takiej surowej gotowości, żeby po prostu zrobić to, co trzeba i nie czekać na pochwały, nie czekać na afirmacje ze strony ludzi, którzy powiedzą, o super, że to zrobiłeś. Prawdą jest też to, że trzeba by dla równowagi do tego dzisiejszego fragmentu pokazać taki obraz, kiedy Jezus mówi, sługo dobry i wierny, wejdź do radości twojego Pana. To jest jakiś rodzaj pochwały Jezusa. Warto zdać się na taką opatrznościową mądrość, umieć przyjmować pochwały, afirmacje, ale umieć też zgodzić się na ich brak.